Kongres Odnowy Wsi odbył się w Szklarskiej Porębie. To tutaj władze województwa, przedstawiciele samorządów oraz liderzy lokalnych społeczności dyskutowali o kierunkach rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku. W trakcie kongresu podsumowano także wsparcie, jakie Urząd Marszałkowski przeznaczył dla obszarów wiejskich. Samorząd województwa przeznacza w tym roku 3 miliony, w przyszłym roku 3,5 miliona złotych na Dolnośląski Fundusz Rozwojowy, którego zadaniem jest też wsparcie tych gmin najbiedniejszych w województwie dolnośląskim. Takich pieniędzy jest bardzo dużo i pochodzą one nie tylko z budżetu województwa, oczywiście wiemy też o szerokim wsparciu z budżetu państwa, ale również program rozwoju obszarów wiejskich, czyli wsparcie unijne dystrybuowane za pośrednictwem samorządu województwa. O tym też dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać po rozpoczęciu kongresu, dlatego że tylko w tym roku 236 milionów złotych, które zostały przeznaczone na zadania z zakresu scalania gruntów, na zadania z zakresu budowy czy modernizacji dróg na obszarach wiejskich oraz to, co szczególnie mnie cieszy, czyli ogromne środki, bo prawie 100 milionów złotych z tej kwoty na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Kongres jest organizowany jeszcze z jednego względu. Ma pokazać pewne idee, pewne wyzwania, ale też musi być miejscem wymiany pewnych idei, doświadczeń i dzielenia się tym, co udaje się w poszczególnych wioskach, w poszczególnych gminach naszego województwa. Czekałam właśnie na to spotkanie. Bardzo dużo rzeczy możemy zobaczyć w innych sołectwach, w gminach. Możemy skorzystać tutaj z informacji, które uzyskamy oczywiście od wszystkich uczestników, z którymi rozmawiamy, zapoznajemy się i tak dalej. Tego typu spotkania, konferencje są bardzo wartościowe, nie tylko z perspektywy wójta, ale również uczestników biorących udział w tego typu spotkaniach, czyli wszystkich osób związanych z odnową wsi dolnośląskiej, również i osób, które biorą udział w projektach, ponieważ można się wymienić doświadczeniami, można brać udział w spotkaniach, które bardzo dużo wnoszą do codziennej naszej pracy, czyli pracy takiej, która powoduje to, że dolnośląska wieś się rozwija. Warto wymieniać poglądy, warto dyskutować, a myślę, że ta nowa perspektywa finansowa środków z Unii Europejskiej, także tych środków krajowych, otwiera dużą szansę przeobrażenia polskiej wsi. Oprócz tego w trakcie kongresu odbyły się także panele. Uczestnikom przybliżono zagadnienia Smart Village i wsi wielofunkcyjnej. Mówiłam o wsi wielofunkcyjnej, o tym, czym jest z naukowego punktu widzenia to pojęcie wsi wielofunkcyjnej, również o tym, że jest pewnym programem rozwoju, ale przede wszystkim o tym, co oznacza w praktyce dla mieszkańców, którzy nie są już w większości rolnikami. Idea Smart Village dopiero wchodzi jakby w Polsce. Teraz są tworzone koncepcje, za 2 lata będą wdrażanie. Dolny Śląsk nie jest wcale tak do tyłu, bo jako jedno z 3 województw z wszystkich w Polsce od ponad 10 lat już robi pewne strategie sołeckie w ramach odnowy wsi dolnośląskiej, gdzie już takie dokumenty, koncepcje są wykorzystywane i w tych działaniach też już wiele jest działań jak smart. Przypomnijmy, kongres organizowany jest dla uczestników inicjatywy odnowy dolnośląskiej wsi, do której należy 129 gmin z terenu województwa dolnośląskiego. Co należy podkreślić, jest ona największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce. Na koniec warto nadmienić, że był to już 12. Kongres Odnowy Wsi na Dolnym Śląsku.